dobrze. Dziękuję. Zapomniany, starodawny utwór Iste Gnieźskie, ja pamiętam w latach 60. ciotki, nie koleniaczki, ale tutaj Isternej Marianowskie, pani Burowa, pani
Panka z Poczty. Był taki koronny utwór zespołu Istebna. Myśmy go chcieli spróbować też zagrać. Thank you.
Tradycyjna melodia, którą też różnie się gra, na różne rytmy, a myśmy zrobili taką właśnie wersję bardzo spokojną, wolną. A czyjś to konie w tym zielonym domu. Thank you.
chcieliśmy też zaśpiewać Doliny, Doliny, kany się przechodzi mój miły. Jan Wałach też przechodził się z kasetami, w plenery, po tyniaku, po śliwkuli. Babcia się martwiła, że go nie ma na obiad. Jan się przechodził po tych groniach, więc... Ale chcieliśmy to zrobić tak na bluesowo, na jazzowo bardziej. Tak jak to grał świętej pamięci Kazimierz Urbaś. On czasami właśnie grał takie te motywy nasze ludowe na jazzowo. Zrobił tekst do tego. Jeszcze graliśmy wspólnie kiedyś, zresztą on był moim uczniem. Jednym z pierwszych. No i też jakieś parę ładnych, jakieś dziesięciolecie jedno przegraliśmy wspólnie razem, zanim się zaczęły inne sprawy, czyli owce i tak dalej. I on napisał właśnie ten tekst, no a muzyka jest moja. No taka trochę refleksyjna. Kiedy przycichnie życia blask. Taki refleksja, żeby już nie popełniać za dużo błędów w pewnym wieku i w pewnym czasie. Jeszcze drugi Piotrek Kozłów zagrał. No, a drugi Piotrek. Jak tam już nie grałem?
serce powie nie. Nie kradnij ciszy, serce usłyszy, nie pragnij złego, sam wiesz dlaczego. Miej w duszy spokój, odczuć niepokój, powiedz nie pytaj jak, Bóg da ci nowy znak. Thank you.
jeszcze nieśmiertelne uwielbienie, też tylko chcemy zagrać w tej okazji. No i potem jeszcze kozioł. Myślę, że to by było, żeby was też nie zamknąć. Thank you.
dom, jak mają boczne wyjście na, ze sceny, to nie ma kanary. Więc po prostu trzeba zagrać. No dobra, co byśmy zagrali? Chcecie na wesoło, czy tak na... Na refleksyjnie? Na wesoło i na średnio. To teraz takie kolory etniczne. Thank you.
kończyć agresywnie. Chcielibyśmy, żeby Państwo jeszcze tutaj z nami chwilę zostali. Stąd mała herbata, kawa dla kogoś, kto zechciałby jeszcze zobaczyć Jana Wałacha, ale może też tutaj w takim gronie jesteśmy podyskutować. Jakby zaplanować, myślę, kolejne spotkania tutaj w pracowni, bo takowe będą. Więc tutaj myślę w duchu tego, co było mówione o Wałachu i w dźwięku, pozostaniemy w tym majówkowym klimacie, życząc sobie...